Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. O, pan profesor Rosati chyba wyczuł intencje opozycji, mówiąc o kreatywnej księgowości. Rzeczywiście ta ustawa pachnie z daleka kreatywną księgowością i może nie ze względu na przeliczanie kursu euro, bo to jest rzecz warta dyskusji. Natomiast ten kurs euro przeliczany na ostatni dzień roku może być rodzić pewne niebezpieczeństwa, ale też trzeba pamiętać, że średni kurs całoroczny to nie jest już kurs taki, po którym będziemy zwracać ten dług zaciągnięty w tych walutach, więc też trzeba na to zwrócić uwagę, więc nie wiem, czy należało się posunąć do całego roku, który jednak liczony jest do tyłu, a zwracać pieniądze będziemy w latach następnych za 2, 3 czy 5, więc realne zadłużenie jednak nie jest tą średnioroczną. No ale to jest jak gdyby warte dyskusji rzeczywiście tutaj co do tego zapisu w tej ustawie. Możemy dyskutować. Natomiast bardzo trudno jest już dyskutować o tym, jak rząd pragnie uciec od tego progu 55%, jak pragnie zabezpieczyć się, żeby nie przekroczyć. Ja myślę, że ten próg ostrożnościowy, który jest zapisany w ustawie o finansach publicznych i sankcje z tego tytułu, między innymi właśnie groźba obcinania wydatków, czy groźba zrównoważonego budżetu i tak dalej. Te wszystkie sprawy są niezwykle skutecznym sposobem na dyscyplinowanie rządu przed zadłużaniem się takim niewspółmiernym. Ja tylko przypomnę, że właśnie dzięki temu zapisowi to tempo przyrostu długu w ostatnim roku spadło w stosunku do tempa przyrostu długu, jakie było w latach 2008-2011. Jeszcze w roku 2007 to nasz dług był 44,8% w stosunku do PKB, liczony metodą polską, i tylko 0,2% więcej, czyli 45% liczony tą metodą unijną. A więc stąd pojawił się pomysł, po pierwsze ucieczki z zadłużeniem w Krajowy Fundusz Drogowy, bo to jest ten największy element zadłużenia, który nie wliczany jest do krajowego długu, a jednak do długu liczonego metodą unijną. I jak widać, skutek przyniósł, dlatego że jeśli byśmy tą metodę unijną przyjęli, to zadłużenie w roku 2000, na koniec roku 2011 wyniosło 56,3%, a metodą krajową 53,5%. A więc tu już proszę zwrócić uwagę na rozdźwięk między jednym współczynnikiem a drugim, który wynosi prawie 3%. A więc już jeśli mówimy o kreatywnej księgowości, to jeszcze wówczas ona dawała wynik tylko 0,2%, a teraz już daje wynik prawie 3%. Tym rozwiązaniem jak gdyby przyzwalamy na dalsze postępowanie w tej kreatywnej księgowości, nie wliczając pożyczek zaciągniętych w roku bieżącym do zadłużenia. Sama konsolidacja finansów publicznych, która ładnie brzmi oczywiście, ale tak naprawdę to również był to zabieg, który miał pozwolić na zmniejszenie wskaźnika tylko długu. Bo czy choćby blokowanie wydatków Funduszu Pracy jest metodą na obniżanie tego zadłużenia, skoro Fundusz Pracy nie jest w budżecie, są to składki pracodawców, a w momencie, kiedy go zaliczyliśmy do, czyli te aktywa Funduszu Pracy zaliczyliśmy jako na plus przy długu, to tym sposobem jest po pierwsze, rzeczywiście jest to narzędzie takie, które daje ministrowi możliwość blokady, czyli wzrostu tego długu, ale tak naprawdę to narzędzie obraca się przeciwko państwu, bo przecież iluś tam bezrobotnych nie zostało zaktywizowanych i tak dalej. Więc jest to niezwykle ważna i duża pokusa, żeby posługiwać się tymi elementami, które będą służyły jednak realnemu oszukiwaniu tego stanu zadłużenia. Ja myślę, że te progi ostrożnościowe, które pan minister nazwał, że są chyba unikalne czy znakomite w Unii Europejskiej, zgadzamy się, rzeczywiście są dobrymi progami ostrożnościowymi. Ja tylko obawiam się, co by było, gdyby ich nie było, to mielibyśmy poziom długu znacznie większy, a za poziomem długu idą koszty obsługi długu i tak dalej, i tak dalej. A więc dużo
łatwiej byłoby wpaść w spiralę zadłużenia, taką jak niestety wpadły kraje południowej Europy. To właśnie dzięki tym sztywnym zapisom, które są być może dla rządu bardzo niewygodne i są uciążliwe, to jest fakt, ale dzięki tym sztywnym zapisom możemy myśleć w miarę spokojnie o tym, że finanse publiczne na następne pokolenia są w miarę możliwości jeszcze pod kontrolą. Co by było, gdyby je zaczął omijać strach pomyśleć? Dlatego też gotowi jesteśmy na dyskusję na temat przeliczania waluty na ostatni dzień, czy zmniejszyć ten okres, uśrednić, ale absolutnie nie możemy mówić o tym, żeby w sposób kreatywnej księgowości omijać progi ostrożnościowe. Stąd w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość składam wniosek o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu. A jeśli będzie rząd chciał tylko zrobić to w postaci przeliczenia kursu walut, to jesteśmy gotowi na ten temat dyskutować. Dziękuję bardzo. Dziękuję.